serdecznie podczas tej mszy świętej naszych najstarszych seniorów, wszystkie osoby niepełnosprawne, ich rodziny. 20 października obchodzony był Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji w Jasienicy zorganizowano spotkanie integracyjne nie tylko dla osób starszych, ale również dla niepełnosprawnych. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystego nabożeństwa odprawionego przez księdza proboszcza Marka Fita. Zorganizowaliśmy to spotkanie ze względu na to, aby zwrócić uwagę młodych ludzi, że w szybkim tempie nasze społeczeństwo się starzeje, żeby przez integrację włączali się w niesieniu pomocy ludziom starszym czy niepełnosprawnym. W imprezie przeprowadzonej z inicjatywy sołtysa Roberta Bylicy oraz miejscowego koła gospodyń wiejskich wzięli udział nie tylko mieszkańcy wsi, ale też goście z Myślenic, Sułkowic i Tokarni. Cieszę się, że zostałem zaproszony do seniorów. Cieszę się, że zawsze są przy kościele, że zawsze są obecne i chętne na takie właśnie propozycje, jak tutaj nam pani prezeska razem ze sołtysem tutaj nas zaprosili na tą uroczystość. Dlatego dobrze, że się rozpoczęło tą mszą świętą, że wspólnie razem mogliśmy się pomodlić. I ja myślę, że to jest takie duże wzmocnienie, bo modlitwa, jak mówiłem w kazaniu, jeżeli jest owocna, wytrwała, to zaowocuje. Jest to spotkanie pokoleniowe, bo są też zaproszone dzieci wraz ze swoimi dziadkami, wnukowie i tak dalej. Więc powstał niedawno zespół regionalny Mali Jasieniczanie, więc chcieliśmy wykorzystać też tą okazję, żeby zaprezentować możliwości i talent dzieci. Przygotowała swój występ również orkiestra Dęta z Jasienicy, za co serdecznie dziękujemy im. Piękna oprawa mszy świętej dzięki orkiestrze, no i oczywiście dzięki życzliwości księdza proboszcza Marka Fita. To wszystko, co się tutaj dzieje, jest specjalnie jakby takim naszym wyrazem szacunku i hołdu dla osób starszych, które są świadkami historii i po prostu uczą nas swym doświadczeniem, jak żyć. No i oczywiście wyrazem szacunku dla osób niepełnosprawnych, które swoim życiem, swoim cierpieniem potrafią pokazać, że można w różnych warunkach i trudach żyć. Niedzielne spotkanie było dla seniorów również okazją do podzielenia się swoimi problemami, których w dzisiejszych czasach nie brakuje. Że dawniej było inaczej. Spotykali się ludzie więcej ze sobą, ojej, lubili się, a teraz każdy sam sobie, naprawdę. No i także zupełnie inne życie teraz, jak dawno za moich młodych roków było. Koleżankowałem, było mnóstwo, że z 10 lubiłyby się, wszystko by wiedziały. Ojej, kochany, a teraz sekrety jeden przed drugim i ujrzałszy łodzi. No i takie czasy nastały, naprawdę. Bo tak jest, cały świat jest zakłamany teraz i człowiek nie znajdzie ani prawdy nigdzie, ani w urzędzie, ani w sąsiedztwie, w ogóle nika, nic nie ma. Jest całkowicie źle. Trzeba zawsze mieć nadzieję, że po złym będzie dobre. Przed kilku latami żył we wsi tej z nami kmieć kmiecia zamożny i poczciwy. I soli, i chleba nie było tam czego. Był czczony, kochany, szczęśliwy. To jak zwykle, jak takie uroczystości są, no to
Człowiek bardziej uśmiechnięty, nie? Bo dużo ludzi. Bo ja nie jestem dawno na wózku i także przedtem byłem pewno sprawny, no to miałem inne zainteresowania, no a teraz no to można powiedzieć, że jestem pierwszy raz. No. Najistotniejsze to się nie poddać. Jak człowiek się nie podda, no to wiadomo, humor dopisuje wszystko, a tak to tego, to z rzeczywistością się pogodziłem, można powiedzieć, i jeżdżę na rehabilitację i tego. I myślę, że kiedyś się to wszystko poprawi, że stanę na nogi, no nie wiadomo. No. Jako z autyzm mam do czynienia bezpośrednio z mieszkańcami przy różnych okazjach. I jeżeli taka rodzina, taki człowiek zwróci się do mnie jako sołtysa, czy też do Rady Sołeckiej, no szukamy sposobności przez Urząd Miasta, czy przez Ośrodek Pomocy Społecznej, aby takim ludziom pomagać. I wiele takich sytuacji w ostatnim czasie było na terenie naszej wsi, choćby nawet przy okazji prac związanych z kanalizacją, gdzie większość ludzi naprawdę nie stać na przyłącz i wiele z tym związanych rzeczy. Więc tutaj jako sołtys i Rada Sołecka pomagamy, jakby będąc mediatorem między Urzędem Miasta w tych sprawach. Ale życzyć Wam dużo zdrowia, pomyślności. Czoła chylimy wszyscy nad Wami, bo Wy jesteście tą solą ziemi,